Błażej Makarewicz, Radosław Gruca. Zapraszamy na podcast Machina Władzy, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Dziś ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej, no, w której istotnym kontekstem będzie Polska. Naszym gościem jest były szef polskiej dyplomacji, profesor Jacek Czaputowicz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, rządzący mówią, że Niemcy wprowadzają granice, kontrolę na granicach, bo chcą przerzucić odpowiedzialność za przyjęcie uchodźców na inne kraje, między innymi na Polskę. No, oni wprowadzają kontrolę na granicy, dlatego że mają problem. Tam jest napływ nielegalnych migrantów, całe rzesze, i one napływają, ci uchodźcy napływają, imigranci ekonomiczni, no, z terenu Polski, więc to jest powód wprowadzenia kontroli. No i my jesteśmy odpowiedzialni też za szczelność granic i jest to reakcja na nasz brak skuteczności, jeśli chodzi o zabezpieczenie i granicy Unii Europejskiej, tu mam na myśli granicę z Białorusią, przez którą wielu migrantów przechodzi, ale także ten szlak południowy, i tam są też problemy związane z wydawaniem wiz. To jest głośny temat. Może nie ma aż tak dużo uchodźców czy migrantów, którzy nielegalnie się z tymi wizami dostały do państw Schengen, z polskimi wizami, ale na pewno to był też taki bodziec do zainteresowania się tą sprawą. No, Beata Szydło w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zasugerowała, że wprowadzenie tej kontroli na granicy z Polską jest ściśle powiązane z planem wprowadzenia w życie przymusowej relokacji uchodźców. To znaczy, Niemcy wprowadzają kontrolę po to, żeby zastawić pułapkę na Polskę, taką pułapkę migracyjną. A którą... mówimy o byłej premier, więc nie możemy lekceważyć takich opinii. No, mi się wydaje, że rzeczywiście są decyzje, tylko że te decyzje dotyczące systemu relokacji, one już zostały przyjęte przez Radę Spraw Zagranicznych i przepraszam, przez Radę Sprawiedliwości i Polityki Wewnętrznej. I ta decyzja została przyjęta. Polacy byli przeciwko, ale zostali przegłosowani. Ja uważam, że to jest bardzo zła decyzja dla Polski, że my, że te relokacje, jeżeli to ten proces się zakończy, to będzie dla nas niedobra sytuacja. I tu nie tylko chodzi o tą liczbę migrantów, których nam Unia będzie chciała przekazać, ale też o sam fakt zwiększenia kompetencji instytucji unijnych w tym zakresie. Czyli ten proces federalizacji posunie się dość daleko. I z tego punktu widzenia jest to niedobre i sprzeczne z tą wizją Polski. Ale też jest tutaj też aspekt skuteczności, bo przecież nawet posłowie lewicy mówią, że to nie zadziała, ta relokacja w przyszłości, dlatego że ci migranci, którzy będą przymusowo przeniesieni do Polski, oni po prostu wyjadą z powrotem. Ale zapomina pan, panie ministrze, że wystarczy w sumie drobna kwota, bo państwo stać na wszystko i nie musimy ich przyjmować. Mimo wszystko uważam, że to jest nie fair i jednak te kwoty, one są spore, jeśli chodzi o sprawę. Natomiast tutaj jest ważny problem. Czy ja chcę przedstawić moje stanowisko? Przecież jak byłem ministrem, ta sprawa stanęła. Była ta pierwsza fala migracji i udało nam się zablokować tą kwestię. I tutaj premier Mateusz Morawiecki ma rację. Wydawało się, że ta sprawa jest zakończona. I raptem ona powróciła. Ja tutaj uważam, że jest problem ze skutecznością naszej polityki zagranicznej, zwłaszcza tej dotyczącej migracji. I dzisiaj czytam, że na posiedzeniu Rady był wiceminister, podsekretarz stanu Grodecki, który był zresztą dyrektorem w MSZ-cie wcześniej. I on się wypowiada po raz któryś. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale po pierwsze, nie mamy żadnej polityki migracyjnej, nie ma żadnego dokumentu i to nie jest do końca kwestia polityki zagranicznej, bo za tą politykę, zresztą pan wymienił wiceministra, odpowiada MSW i Mariusz Kamiński przede wszystkim powinien to koordynować. Nawet rolą służb jest, z tego co słyszałem z tłumaczeniem MSZ-u, weryfikacja tych osób, które dostają wizy, a mogą być niebezpieczne. No i właśnie ja się zgadzam, panie redaktorze. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz z mojego doświadczenia też jako ministra spraw zagranicznych, członka Rady. Nie ma tam ministra Kamińskiego na tych spotkaniach
I to nie pierwszy raz go nie ma, może go i w ogóle nie było, ja tego nie weryfikowałem, ale ostatnio go nie było. Tam się spotykają ministrowie pełni, tam się spotykają wicepremierzy i rolą takiego przedstawiciela Polski, w tym wypadku ministra Kamińskiego, jest budowanie lobbingu, spotykanie się, argumentowanie na sali, w kuluarach. To jest praca, to jest zakres obowiązków ministra do spraw wewnętrznych. Jeżeli on to deleguje na podsekretarza stanu, to jest sygnał dla innych państw, że my tutaj się nie liczymy, nie chcemy się liczyć. Innymi słowy, to jest pewien problem, zarzut z mojej strony co do skuteczności prowadzenia tej polityki. To zarzut do ministra Kamińskiego co najmniej. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że on będzie na swoim poziomie podnosił. Tak, ale on musi mieć wsparcie od MSWiA i od ministra spraw zagranicznych, który też powinien coś tutaj robić. Innymi słowy, jest to wynik nieskutecznej polskiej polityki i ten rząd, jeżeli to zostanie wprowadzone, będzie za to odpowiadał. Bo moim zdaniem sprawa poszła tak daleko, że jednak ten pakt zostanie przyjęty, bo i tutaj premier nie ma racji. On mówi, że będzie wetował, ale to nie jest decyzja jednogłośnie przyjmowana, tylko poprzez większość. I zostaniemy przegłosowani nie w pierwszej sprawie, czyli zwiększymy kompetencje instytucjom unijnym kosztem państw i suwerenności państw członkowskich, takich jak Polska. Ja uważam, że to jest wielka porażka i bardzo z tego powodu ubolewam. Pańscy dawni koledzy ostro pana krytykują ostatnio za niektóre wypowiedzi, ale także Krzysztof Bosak powiedział, że opowiada pan, cytuję, bzdury, bo nikt nie zda dokładnej liczby migrantów, która przejechała przez Polskę. Chcielibyśmy zapytać o raport, o którym pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, Radek. Tam jest, dotarli dziennikarze Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej do raportu kierownictwa Straży Granicznej. Wynika z niego, że przynajmniej kilkanaście tysięcy naruszeń granicy mogło spowodować, że przynajmniej tylu uchodźców, czy też nielegalnych migrantów przedostało się do Polski i też najczęściej trafiło do Niemiec. Czy to nie świadczy o porażce koncepcji bariery i czy to nie jest tak, że Polska słabo wypada, jeśli chodzi o walkę z handlem ludźmi? No tutaj jest wiele aspektów. Ja nigdy się nie spotkałem z panem Bosakiem i bym go nie określił mianem kolegi. Natomiast on to wypowiedział się chyba jeszcze przed tym raportem, tak. Odniósł się do mojej wypowiedzi. Natomiast ja mówiłem, że Polska świadomie przepuszcza wielu migrantów, rzesze migrantów. Ale co to znaczy świadomie? Świadomie to znaczy, że wiemy, że oni są. Oczywiście, ja tutaj chcę to jak się wiemy, zastrzec. To czemu ich nie zablokujemy? Ale ja chcę się zastrzec, bo opozycja to zmienia. Ja mówi, że specjalnie. Nie specjalnie. My tutaj nie współpracujemy, to nie jest działanie specjalnie, ale po prostu... No właśnie, pan podał przykład. Dzisiaj jest raport i ten raport wskazuje, że kilkanaście tysięcy w ostatnich miesiącach przeszło. Wiemy? No wiemy, no świadomie to robimy. I ukrywaliśmy ten fakt. To samo ja czytam od 2 dni po mojej wypowiedzi. Ja widzę, że ona ma też jakąś, miała moc sprawczą z tego się cieszę. Olbrzymią, bo pan łamie takie tabu. Już nie tylko zapisał pan się w historii, ujawniając oficjalnie konflikt Morawieckiego z ministrem Zbigniewem Ziobro, ale teraz mówi pan to, o czym gdyby mówiła opozycja, to zostałaby wyśmiana. Ale no przecież czytamy dzisiaj i to są z wczoraj informacje MSWiA. 100 kilkadziesiąt osób tam w Żywieckim zatrzymano, tu zatrzymano tyle, tu zatrzymano tyle. No to przecież oni byli cały czas monitorowani. Problem powstał, bo my żeśmy udawali, że tego nie ma, bo to nas nie dotyczyło. Oni sobie przyjeżdżali bez rejestrowania. I Niemcy się zorientowali i zaczęli domagać się od Polski tutaj pewnej reakcji. Na szczęście ta reakcja jest. Mają być patrole polsko-niemiecko-czeskie czy słowackie i tak dalej. I ja uważam, że i to dobrze, tylko że my jakoś, tak jak minister Kamiński nie ma tej skłonności do działania międzynarodowego, skoro on tam nie jest w takich ważnych sprawach, a przecież ta rada, tam są osoby, może nie znać języka, ale to wszystko jest po polsku, to wszystko jest tłumaczone. To słabe zdrowie, jak można to wytłumaczyć? To jest olbrzymie zaniedbanie. Tak to bym określił. Uważam, że on nie docenia znaczenia tej obecności. Uważa, że Unia nie jest ważna i to jest wielki błąd polityczny. Ja to powiedziałem teraz wprost. Nie weryfikowałem, kiedy on na tę radę uczestniczy, ale to jest po prostu zakres obowiązków każdego ministra. Jeżeli on to
ceduje na podsekretarza stanu, no to po prostu to jest ten efekt. I to nie oznacza, że on nie ucieknie od odpowiedzialności. On jest za to odpowiedzialny, bo on jest członkiem tej rady. I ta rada do spraw wymiaru sprawiedliwości i polityki spraw wewnętrznych, ona przyjmuje ten pakt migracyjny. Więc tutaj ja widzę pewien problem, jakąś taką fobię u niektórych polityków wobec no właśnie Unii Europejskiej, że my to będziemy sami czy coś. I to jest właśnie ten skutek tego. Ale wracam jeszcze tutaj do pana pytania. No mówię, że świadomie, bo oczywiście jest ten bałkański od 2 miesięcy szlak. Czyli z południa. I tu ja widzę też pewien problem. Mówię świadomie, wiedzieliśmy o tym. Jestem przekonany, że wiedzieliśmy, że oni napływają. Dlaczego my tego nie koordynujemy z Węgrami, Słowacją, Czechami? No, Grupa Wyszehradzka nie działa i to jest też ten skutek. My powinniśmy domagać się od Węgier razem ze Słowakami, żeby to przyblokowali, bo oni idą z Serbii. No i tak potraktowaliśmy, że my będziemy po swojemu, inni mają problem, my ich nie rejestrujemy, aż się doczekaliśmy, że Niemcy no, musieli zareagować, bo dla nich to już jest duży problem. To ja zapytam prowokacyjnie w takim razie, panie profesorze, czy w świetle tych faktów, o których słyszymy, o tych liczbach dotyczących nielegalnych przepływów migrantów przez Polskę, czy budowa tej zapory była inwestycją trafioną? Tu uważam, że to była dobra inwestycja, bo jednak też my odpowiadamy za tą wschodnią granicę. Nawet jeżeli czytamy te dane, że tam jest wielokrotnie ten płot niszczony i setki albo i tysiące osób przez niego przechodzi, to i tak większość jednak jest zatrzymywana. Bez tego zabezpieczenia trudniej byłoby monitorować granice. Ale oczywiście, jak widzimy, to nie wystarcza. I dopiero zwiększenie personelu, który będzie monitorował to z perspektywy właśnie tego zasobu ludzkiego, liczby żołnierzy, może przyczynić się do tego, że ta zapora będzie skuteczna. No tym niemniej, z perspektywy Niemiec, no jednak oni tam docierają ciągle i my jesteśmy jednak za to odpowiedzialni. To zmieńmy temat w takim razie. Kto pańskim zdaniem odpowiada za to tąpnięcie w stosunkach z Ukrainą, bo dobrze pan pamięta, jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o podpisaniu supertraktatu między naszymi państwami, o stworzeniu swoistej quasi Unii Polsko-Ukraińskiej. No i dzisiaj wydaje się to kompletnie absurdalne, jak obserwujemy. Znaczy na pewno nie były, prawda? Bo to już nikt nie próbuje nawet udawać. Nie możemy ze skrajności w skrajność popadać. Ja uważam. A popadliśmy? Tutaj, tak jak pan to zaprezentował, nie możemy mieć jakaś Unia tak dalej. Były takie wypowiedzi profesora Zybertowicza tak dalej. No nie, to jest za daleko idące. Natomiast ja jestem zwolennikiem i byłem zwolennikiem no, współpracy z Ukrainą, wsparcia dla Ukrainy, utrzymywania dobrych stosunków z Ukrainą. I ta moja inicjatywa Trójkąta Lubelskiego, ona zadziałała przez pewien czas. Jeszcze pół roku temu to było bardzo dobre forum wspierania i mobilizowania. Razem, przypomnę, z Litwą i z Ukrainą Polska, te trzy państwa tworzą ten trójkąt. Było forum spotykania się na szczeblu prezydentów, nas premierów, oczywiście ministrów spraw zagranicznych, wykorzystywane. I mobilizowanie Zachodu, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, bo my byliśmy tym głównym państwem tutaj wspierającym. I pod naszą presją państwa takie jak Niemcy, Francja zmieniły politykę na proukraińską. I to było bardzo dobre. I to należało chwalić. I ja to chwaliłem. I teraz to, co krytykuję, to odejście od tej polityki. My staliśmy się takim sygnałem ważnym tej polityki antyukraińskiej. No i dlaczego? Skąd taka zmiana? Czyli pan rozgrzesza też trochę wystąpienia Wołodymira Zełenskiego także w ONZ-cie. Zresztą podobnie pan mówi o kwestii rzezi wołyńskiej. Kiedy były wypowiedzi ze strony rzecznika MSZ-u, to pan przypominał między innymi kwestię pomnika, która jest niezałatwiona. Pomnika, który staje jako problem, czyli no
Ja pamiętam parę lat temu pan nawet mówił, że w monasterzu koło wsi Werchata, no mamy do czynienia w zasadzie, nie pamiętam jak pan dokładnie to ujął, ale z kwestionowaniem tego, że tak Ukraińcy to przedstawiają, że ich żołnierze ponieśli śmierć tam, bohaterską czy męczeńską, jakby to nazwać. No wydaje się, że to nie jest problem, którego nie można by załatwić przez te 3 lata, a jednak się tego nie robi. Dlaczego? No, on został nawet załatwiony, ale źle został załatwiony. Bardzo źle. To był koniec mojej kadencji, ale tu chcę powiedzieć, że też prezydent Andrzej Duda działał w tej sprawie. Próbował. Ja rozmawiałem oczywiście z Dmytro Kulebą, który powiedział ekshumację, tak, no ale no, naprawcie ten pomnik, który ta tablica była potłuczona, 50 kilka nazwisk. No i chodziło o to, żeby ją odtworzyć. Dlaczego jej nie odtworzono? Odtworzono, ale bez tych nazwisk. Ja tutaj uważam, że no właśnie z tych nastrojów takiego cwaniactwa i tych nastrojów antyukraińskich i różnych stawiania różnych wątpliwości, a może nie wszyscy tam leżą, a może tak dalej. Ale to przecież był pomnik, ta tablica była legalna wcześniej na tym terenie. I to jest ta nasza walka z tą Ukrainą na takie małe rzeczy. Gdybyśmy to wtedy zrobili, bylibyśmy na zupełnie innym dzisiaj poziomie. Natomiast chcę zwrócić uwagę, to umknęło. W ostatnich dniach Ukraina wyraziła zgodę na ekshumację. Jakoś nie ogłaszamy tego powszechnie jako nasz sukces. Ale umknęło, ja odnotowałem. Ale nie jest to... Ogłosiła, to nie jest problem. Mówimy teraz, mówimy o tej kwestii wołyńskiej. Tam jednak... Mimo, że nie ma tego pomniku, tam jest ta pewna elastyczność. Natomiast wracając do tych wypowiedzi takich ostrych ze strony prezydenta Zełenskiego, naszego prezydenta obroni przede wszystkim wypowiedzi, o których pan mówił, że my nie będziemy broni dostarczać i po tym jak premier się z tego wycofywał, to pan powiedział, mleko się już rozlało i tak. No tak, no bo na całym świecie to był główny news. No i to jest też taki sygnał dla państw, które są niechętne pomagania Ukrainie. O proszę, i Polska zmieniła stanowisko. Już nie mówię o tym, co Moskwa opowiadała na te rzeczy, prawda? Rzecznik Pieskow czy rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To zostało wykorzystane. I teraz, no ja i tu też jestem krytykowany, no mówię, że nasze działanie po prostu jest zgodne z interesem rosyjskim. No nie można nie ukryć tego faktu. Oczywiście nasi mówią, że też jest zgodne z naszym interesem, no ale z rosyjskim jest to powiedzmy zgodne. Wyraźnie, na czym polega ten rosyjski interes? Rosyjski interes polega na skłócaniu dwóch państw, ale przede wszystkim, no oczywiście Rosja by nie chciała, żeby inne państwa dostarczały broń. I teraz Polska mówi, że nie będzie po korekcie tej nowej broni dostarczać. No i teraz zastanówmy się, że gdyby wszystkie państwa poszły naszą drogą, to by Ukraina nie miała broni i Rosja by zajęła tę Ukrainę lada moment. To jest ten wymiar polityczny, ale jest też ten wymiar dotyczący zboża. My blokujemy te zboże. Chcę powiedzieć, że to jest, Ukraińcy mają rację, zupełnie nielegalne działanie, bo my łamiemy prawo międzynarodowe. Swobody handlu. My Unię Celną łamiemy, wspólną politykę handlową. Po prostu nie mamy do tego prawa. Dlatego gdyby to stanęło na jakimś forum rozjemczym, WTO, to byśmy to przegrali. I tutaj nawet nasi nie chcą mówić, że mamy do tego prawo. Tylko my uważamy, że my możemy łamać takie prawo. Oczywiście mamy też ważny argument dotyczący rolników, za dużo tego zboża i musimy znaleźć rozwiązanie. Tylko to znowuż pokazuje brak skuteczności, bo przecież Bułgaria, Rumunia bez tego skarżenia dogadały się i też nie mają tego zboża w najbliższym czasie. I dlaczego to jest zgodne z interesem? Dlatego, że dla Ukrainy dzisiaj eksport produktów rolnych to jest główne źródło dochodu. Tam przemysł jest zrujnowany, zbombardowany i tak dalej. Jeżeli my osłabiamy tą możliwość i oni mają mniejszy dochód, bo my nie kupujemy tego, nie przesyłamy, powoli przesyłamy, to wówczas ta gospodarka jest słabsza i jest mniej środków na dalszą walkę. Dlatego to jest zgodne z interesem Rosji. Przecież Rosja bombarduje porty, drogi komunikacyjne, żeby uniemożliwić Ukrainie eksport, żeby Ukraina nie miała środków. A do tego jeszcze Rosja chce wejść na te rynki zamiast Ukrainy, bo sama jest
producentem zboża dużego. Więc to jest dla Ukrainy niezmiernie ważna sprawa. No PiS mówi, że jest zagwarantowany tranzyt przez Polskę. Mało to, tego, że to prawda, ja nie chcę, ale to Ukraini tego nie kwestionują. Ukraińcy mówią, że mógłby być większy. My nie rozmawiamy z państwami takimi jak Niemcy, żeby wykorzystać porty w Hamburgu i tak dalej. Ten tranzyt jest, być może on rośnie, mógłby być większy. Natomiast z perspektywy prawa i Ukrainy, oni mają porozumienie z Unią Europejską. Unia Europejska jest otwartym rynkiem. I Polska wydzieliła fragment tej Unii Europejskiej, na którym te zboże nie może być sprzedawane. Czyli my żeśmy zniszczyli w tym zakresie, niszczymy wspólny rynek. Prawda? My nie jesteśmy stroną. Polityka handlowa jest zupełną pełną kompetencją Unii Europejskiej. I my po prostu burzymy to. I my łamiemy bardziej tutaj właśnie te zasady unijne. I no teraz Ukraina ma porozumienie z Unią. Ona mówi, no właśnie, że nie mamy prawa. Jeżeli to embargo wtedy, gdy było nałożone przez Unię Europejską, to było zgodne z prawem. Tylko, że my nie przedłużyliśmy tamtego embarga, tylko zupełnie niewłaściwa instytucja, rząd, wprowadził, nie mając do tego żadnego prawa, barierę, czyli embargo, czyli nie przepuszcza na nasz teren. Wyobraźmy sobie, że my sprzedajemy coś do Unii Europejskiej, a Niemcy mówią, nie, my jabłek polskich możemy przepuścić do Francji dalej, ale na naszym terenie nie możecie sprzedawać. Jak my byśmy zareagowali? No byśmy byli obrażeni. No jak to? Wyłamiecie wspólny rynek. To samo dotyczyło na przykład swobody przepływu usług, pracowników. Mówiliśmy, jest jeden rynek. No nie możecie wprowadzać takich rzeczy. To jest generalnie w naszym interesie. I my po prostu tutaj łamiemy te zasady. Ja myślę, że jest szansa na rozwiązanie tego problemu, bo Ukraina jest tutaj dość elastyczna. Z tego, co słyszymy, bo Ukrainie chodzi właśnie o to prawo. Państwo nie może zgodzić się, że inne państwo łamie prawo wobec niego, tak jak my byśmy się nigdy nie zgodzili, jakby ktoś wobec nas tak to postępował. To jak rozwiązać ten dylemat? No mi się wydaje, że takie, to jest to proponowane. Ukraina tutaj razem przy pośrednictwie Unii Europejskiej stworzy taki mechanizm, że razem z tymi państwami będzie wydawać koncesje firmom. Jeżeli będzie rynek zalany, to się powstrzyma z wydaniem koncesji i te zboże nie będzie napływać. I takie są porozumienia. Na przykład mi się wydaje, że jest szansa, że do końca roku, ale to jest wtedy legalne. Tak, jest to Unia Europejska, w tym wszystkim uczestniczy, jest to porozumienie. A to, co my zrobiliśmy, to my jednostronnie narzuciliśmy te ograniczenia, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i moim zdaniem też jest oczywiście sprzeczne z naszym interesem. Bo w naszym interesie jest, żeby ten rynek był otwarty. No i tak słucham pana, panie ministrze, i się zastanawiam. Mówi pan o tym, że to jest działanie bezprawne. Prezydent Duda, wtedy kiedy się mija z prezydentem Ukrainy w ONZ-cie, powtarza, że on cały czas mówi na forum ONZ-u o tym, że musimy pilnować o prymacie prawa, które, jak rozumiem, mogłoby organizować i rozwiązywać, rozładowywać pewne konflikty, ale... Panie ministrze, no to za pana czasów zaczęły się problemy z TSUE i brak honorowania decyzji Trybunału. Tak samo, no nie bardzo. Zacznijmy od tego TSUE, a potem jeszcze spytam o Niemcy. Bardzo proszę, no ja tutaj przestałem być ministrem ponad 3 lata temu i chcę to podkreślić. Za moich czasów nie było sytuacji, żebym jakiegoś wyroku nie żeśmy. Czyli powinniśmy płacić byli te wyroki, te kary, albo dokonać tych zmian, które oczekiwamy? Ale jeszcze powiem, oczywiście ja broniłem naszego stanowiska, bo ten artykuł 7, tam te kompetencje Unii nie były jasne, żeby wpływać na nasz wymiar sprawiedliwości i dość skutecznie. Znaczy niedookreślone, co jest częstym jakby no taką pokusą dla polityków unijnych, żeby się rozpychać. Ale bo ja tutaj tak? chcę, bo też ja dostaję pytanie, no pan wtedy był i nie protestował teraz, tylko że ja wtedy nie musiałem protestować, bo w ogóle czegoś takiego nie było. Po pierwsze artykuł 7, on nie przeszedł do kolejnego etapu, bo udało się zbudować koalicję państw, która nie dała Komisji Europejskiej przejść do etapu karania Polski.
Po drugie, rzeczywiście, wtedy komisja zadecydowała, że nas zaskarży do TSUE w sprawie Sądu Najwyższego. I było orzeczenie, i my przegraliśmy, i trzeba było przywrócić stary wiek emerytalny. I my to zrobiliśmy w 100%. Sędzia przewodnicząca Gersdorf wróciła jeszcze dwa lata orzekała jako prezes. Więc to jest to działanie. My nie możemy nie stosować wyroków. I za moich czasów nie było sytuacji, że my jakiegoś wyroku nie stosujemy, już nie mówiąc o płaceniu kar, że żadnych kar nie było. To dopiero był efekt polityki późniejszej. Zaczęło się od Turowa, z Czechosłowacji i tak dalej, a to był moment, kiedy ja zrezygnowałem, bo widziałem te chmury, które nadciągają. I później dopiero 4 miesiące później warunkowość i KPO nie ma. To jest ta konsekwencja tej polityki moich następców. Natomiast w czasie, kiedy byłem ministrem, zresztą też uważam, że mieliśmy potwierdzenie społeczne dla tej polityki, w tym zagranicznej, wygrywając wybory samorządowe, wygrywając wybory prezydenckie i po wyborach prezydenckich zrezygnowałem, w międzyczasie też parlamentarne. Więc ja uważam, i ta polityka jakoś według mnie, trudno, żebym oceniał inaczej, bo przecież byłem jej autorem i realizatorem, ona była skuteczna. Natomiast teraz jest dużo gorzej. Tak, tu ma pan rację. Kompetencje Unii Europejskiej wzrosły. My pod dyktando Komisji Europejskiej wycofaliśmy się z tej reformy. Ta ustawa została przyjęta przez większość parlamentarną. No, prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No ale to jest umycie rąk co najmniej i zresztą przez to, że Trybunał jednak nie jest kontrolowany tak, jakby chciała ekipa rządząca, no to nie mamy rozstrzygnięcia i nie mamy miliardów z KPO. Ale to dokładnie jest olbrzymim problemem. No ja dokładnie mówię, pokazuję to. Dokładnie tak jest. Ale do czego zmierzam? No po co było płacić kary, po co było nie stosować do tego orzecznictwa TSUE i w ogóle podnosić tą sprawę, jak kiedy my i tak z tego wszystkiego się w końcu wycofaliśmy. To nie można było od razu. I to jest moja krytyka tego. I ja się z panem zgadzam, że brak tych środków z KPO to jest głównym problemem teraz. I to jeszcze wskazuje na to, że ważny organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, no nie funkcjonuje i my tych środków nie mamy. Premier jeszcze kilka tygodni temu mówił, że na pewno we wrześniu się to rozstrzygnie. Nie rozstrzygnęło się. No i po prostu to jest wada polskiego systemu. To jest bez związku z Unią Europejską, bo Unia Europejska, tak jak zapewniał premier, prezes Kaczyński, dałaby te środki, bo Unia Europejska po prostu to, co chce, to wycofania się z tej reformy i wdrożenia tych orzeczeń TSUE. Ale pan wspierał tą reformę, panie ministrze. No ale, może milcząco, ale wspierał. Ale przepraszam, my mówimy o jakimś innym okresie i tutaj ja widzę pewne problemy. No to ja nie mówię, że w każdym momencie komisja ma rację, każdy element. Poza tym, no, w jakim sensie wspierają? To jest realizacja tej reformy ministra sprawiedliwości, który za to bierze odpowiedzialność, także cały rząd. Ale reperkusje są międzynarodowe. Reperkusje są związane z brakiem jakiejkolwiek sprawczości. Ale przepraszam w Unii bardzo, Europejskiej. Nie ma reformy. Reforma jest cofnięta przez parlament. Ale realnie cały czas obowiązuje, bo władza zastosowała taką... Ale kar nie już to zostało, ta Izba Dyscyplinarna zmieniona i tak dalej. Przepraszam bardzo, my powinniśmy natychmiast te wyroki realizować tak, jak w moim czasie. Bo moje wyobrażenie, też nie tylko jako ministra, też jako profesora integracji europejskiej i polityki europejskiej jest takie, że no nie można nie realizować wyroków TSUE. Można walczyć, nawet czasami się przegrywa, no ale wtedy i tak trzeba to zrealizować, tak jak z wyrokami krajowymi, prawda? I to było... Różnie bywa. Minister Sprawiedliwości powiedział ostatnio, że jak zapadnie w jego sprawie niekorzystny wyrok, to on raczej dokładnie go nie wykona. Nie pierwszy raz zresztą. Błażej ma też pytanie odnośnie tego, o czym pan napomknął, że no trudno jest mówić dzisiaj, ja też prowokacyjnie zadałem to pytanie, o sytuacji, która się drastycznie zmieniła, od kiedy pan przestał być ministrem spraw zagranicznych. A teraz mamy też grę odtajnionymi dokumentami, o które chcę spytać Błażej.
odtajnionymi dokumentami. Którymi dokumentami? No o Wiśle. O oddaniu Polski we władanie Rosji. Chwilę do tego nawiążę, panie profesorze, no bo trwa kampania wyborcza, prawdopodobnie najostrzejsza w historii. Rządzący oskarżają Donalda Tuska, że chciał Putinowi pół Polski oddać. Pojawiają się propagandowe wrzutki nieustannie od wielu miesięcy. Zdjęcia sprzed kilkunastu lat pokazujące Tuska na molo z Putinem w Smoleńsku, pokazujące Sikorskiego z Ławrowem. Pan przecież też jako szef polskiej dyplomacji z Sergiejem Ławrowym rozmawiał wielokrotnie i chyba nie była to zdrada państwa, tylko wykonywanie swoich obowiązków zawodowych, prawda? No tak, raz rozmawiałem rzeczywiście na marginesie spotkania Rady Europy w Helsinkach, ale też uważam, że trzeba utrzymywać stosunki z państwem, żeśmy normalne stosunki utrzymywali. Wracając do tej kwestii, ja chcę powiedzieć, ja nie zgadzam się z tą narracją, która uderza w opozycję. Tak jak pan to zaprezentował. Relacjonował, to trzeba powiedzieć. To nie jest nasza opinia, relacjonujemy. Chcę się też zastrzec, że w czasie, wtedy na początku, wtedy kiedy Donald Tusk był premierem, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ja byłem krytyczny wobec tamtej polityki, dlatego że uważałem, że należy walczyć, żeby nie dopuścić do Nord Stream 1 i musimy, Rosja jest poważnym zagrożeniem. I to była moja polityka. I teraz można to krytykować ze względu na pewien błąd merytoryczny, ale na usprawiedliwienie trzeba też powiedzieć, że no inne państwa tak działały, że przecież to był reset ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dokładnie, nie Polski. Tak, nie, to zacznijmy od Obamy. W propagandzie telewizji publicznej, wieloodcinkowej propagandzie. Wieloodcinkowej jest sprawa postawiona w ten sposób, że autorami resetu byli polscy rządzący, a właściwie Stany Zjednoczone się tylko do tego dostosowały. No ja tutaj nie widziałem, ja tutaj chcę powiedzieć, że były też takie wtedy wypowiedzi, pamiętam, minister Waszczykowski popadł w konflikt, bo on był zdecydowanie nastawiony na realizację współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i budowę tej tarczy. Był za to odpowiedzialny, zaangażowany i skonfliktował się z ministrem Sikorskim. Ja uważam, że tutaj okazało się, że minister Waszczykowski miał tutaj dużo racji. A Obama i tak... wtedy Obama mógłby zmienić zdanie? No bo to jest też pytanie. Tego ja już w te szczegóły nie chcę wchodzić, tylko chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz. To, czego ja jestem przeciwny w tej całej propagandzie, nie można zarzucać żadnej zdrady. Nie, to może być pewien błąd. Tak jak błędem były kanclerz Merkel, zaangażowanie w Nord Stream 1, Nord Stream 2, współpraca z Rosją i tak dalej. No i niewielu przewidziało, że się to tak rozwinie. No, Prawo i Sprawiedliwość ma to szczęście, a ja należałem do tego środowiska ekspertów, którzy dostrzegały te zagrożenia. I minister Waszczykowski i tak dalej, wcześniej, kiedy był w opozycji. No więc tutaj jest aspekt słusznych decyzji. Moim zdaniem trzeba było do końca przeciwstawiać się Nord Stream 1 w współpracy z Niemcami. Rzeczywiście Niemcy tutaj tego. Natomiast rozwinęło się to w innym kierunku. No i oczywiście to był błąd. Natomiast jak daleko od wyciągania właśnie takiego krytykowania, że to była celowa jakaś zdrada albo współpraca z Rosją. Nie. Natomiast jeśli chodzi o tą linię obrony. No właśnie. To jest temat, który w piątym etapie czy czwartym, to też pamiętajmy, bo o tym rozmawialiśmy. W hierarchii generalnie bardzo nisko położony scenariusz, a rządzący przedstawiają to w ten sposób, że to właściwie był jedyny scenariusz polskiej strony na wypadek konfliktu z Rosją. No ja tutaj jestem zgodny z tymi generałami wojskowymi, którzy to komentują. Mówią, że to jest efekt polskiej strategii przyjętej przez prezydenta Kaczyńskiego i także strategii natowskich. I tutaj nic złego w tym nie widzę, bo po prostu taka była ta strategia. To, że teraz ma być ta wysunięta obrona, to jest dopiero od wojny na Ukrainie. I po prostu to, że ktoś nie był geniuszem, a poza tym nie było też środków na to, żeby rozmieścić tam jakieś wojska większe. Nie było Amerykanów w bazach polskich, przecież pamiętam, w bazach na terenie Polski. Nie przed było. Szczytem w Warszawie i tak dalej, przed tymi decyzjami, więc... Czy dobrze zrozumiałem? Pan powiedział, że w tych planach, o których mówimy, o ustanowieniu linii obrony na Wiśle, że w tym nie było nic złego? Ja uważam, że to był element większego planu całościowego i uważam, tak, powtórzę,
To była konsekwencja doktryny i decyzji sojuszniczych w ramach NATO i taka była polityka sojuszu. Czyli nie było zagrożenia dla Polski Wschodniej? W jakim sensie zagrożenia? No, zagrożenie jest zawsze, panie pośle. Chcę powiedzieć, że rozbiory. Tutaj empirycznie my to sprawdziliśmy. No nikt nie najechał wtedy Polskę. Panie ministrze, teraz nie zadałbym pewnie panu tego pytania, gdyby pan jeszcze był ministrem, bo też jakby dyplomację ma pan we krwi i pamiętajmy, że pan był tym, który od najniższego szczebla do najwyższego w MSZ-cie doszedł przez lata. Ale z tego, co pan mówi, szczególnie jeśli chodzi o to tak zwane umownie machanie szabelką i odgrażanie się Unii, Niemcom, a potem wycofywanie się rakiem, bo tak to pan podsumował, to czy to nie jest okłamywanie społeczeństwa? Czy to nie jest manipulowanie? Bo jednak w warstwie deklaratywnej mówimy, nie damy się Unii, Polska jest wyspą wolności. To pamiętajmy, Jarosław Kaczyński mówił. A tymczasem, no, propaganda sobie, a fakty zupełnie odwrotnie. Czy to nie jest kłamstwo? No to ja tego nie chcę oceniać w takich kategoriach emocjonalnych, socjologicznych. No to nie emocjonalne. To albo mamy prawdę, albo mamy kłamstwo. Nie, chcę powiedzieć, że polityka rządzi się swoimi prawami. Każdy polityk i każde ugrupowanie prezentuje swoje działanie w taki sposób, aby było ono korzystne. Ale to jest kłamstwo. Nie wiem, czy ja takiego słowa bym nie użył, ale powiem mniej więcej to, co pan sugeruje innymi słowami, że jest niezgodność stanu faktycznego, tak jak ja go oceniam też jako obserwator, ekspert, profesor stosunków międzynarodowych, z deklaracją. Bo my przyczyniliśmy się za ostatnich okresie 3 lat do federalizacji Unii Europejskiej, takiej bardzo postępującej, skokowej. Oczywiście. Czyli wbrew temu, co mówimy realnie. Jesteśmy niby za Europą ojczyzn, a tak naprawdę dajemy argumenty, żeby wzmacniać tendencję federalizacyjną. Chcę powiedzieć, że dlaczego tak jest i to wyjaśniają też teorie, dlatego że politycy nie zawsze rozumieją konsekwencje swoich działań, bo jest proces integracji bardzo skomplikowany. To jest instytucjonalizm socjologiczny, historyczny na to wskazuje. A po drugie, politycy kierują się krótkoterminowymi korzyściami, a nie wizją strategiczną. Na przykład zaakceptowanie przez premiera Mateusza Morawieckiego warunkowości ma ogromne konsekwencje. Mimo że w tamtym momencie no, trzeba było to zrobić, bo nie mogliśmy otwierać frontów i tak dalej. Ja nie sugeruję, że on powinien to zawetować, jak niektórzy prawicowi, na przykład dziennikarze i politycy mówią. Uważam, że błąd został popełniony wcześniej, trochę wcześniej, że my straciliśmy poparcie innych państw i dopuściliśmy do głosowania tej sprawy i żeśmy zostali z Węgrami tylko na tym tego. Czyli to był błąd taktyki, sposobu prowadzenia polityki zagranicznej, zrażania sobie innych. Inne państwa podjęły taką decyzję i my nie mieliśmy żadnego przełożenia na te inne państwa. Ode mnie jeszcze jedno pytanie. Na koniec nie wiem, czy Radek jeszcze coś... O, jeszcze dwa mam. Jeszcze dwa pytania, no bo powoli czas nam się kończy, więc postaram się szybko. Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, zwana przez niektórych Lex Tusk. Czy pańskim zdaniem jest potrzebna i czy wróży pan jej przełomowe wnioski? I jak ma się do prawa? Tutaj ja uważam, że są poważne zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej i ze strony Stanów Zjednoczonych. I uważam, że one są uzasadnione, że to nie jest potrzebne działanie, więc... W tej formie, jak rozumiem, bo badanie rosyjskich wpływów chyba jest potrzebne, tak? To jest... Obawiam się, że tutaj chodzi właśnie też o ten doraźny cel polityczny przed wyborami. Jest potrzebne, zawsze trzeba badać, co służby badają, wyłapują różnych agentów i tak dalej. Natomiast tutaj są oceny, że to przekracza pewne standardy demokracji, bo tutaj jest ten zbieżność czasu przed wyborami. Na to wskazuje, ale zdaje się, nie śledzę dokładnie tej kwestii, że ona się nie zbierze przed wyborami. A co będzie dalej, to wszystko jest zależne od tego, kto wygra wybory. A standardy standardami, ale tutaj jest kwestia też no, niezgodności z konstytucją i jakby daleko idących rozwiązań, które są wątpliwe. Ale... No ja jestem przeciwny, żebym postawić kropkę. Ja się po prostu z panami zgadzam i dostrzegam ten wymiar międzynarodowy groźny, bo uważam, że
mamy dogadane KPO, jeżeli my wprowadzimy tą ustawę, która utknęła w Trybunale Konstytucyjnym. I nawet jeżeli ją wprowadzimy, czy to nie byłby powód do dalszego podnoszenia kwestii? Bo my mieliśmy te kwestie dogadane na wiosnę z Komisją Europejską. Ja uważam, że to był bardzo dobry ruch ze strony ministra Szynkowskiego, Welsenka, premiera Mateusza Morawieckiego, żeby wycofać się. No, ale później zaszły różne rzeczy i komisja by mogła jeszcze to wyciągnąć. Więc jest też ten aspekt międzynarodowy i to jest na pewno niedobre. Chciałem spytać o też najmocniejszą chyba pana tezę, tak realnie, szczególnie przed wyborami. Wiemy, że w Polsce będzie obserwować wybory OBWE, a pan mówi, że wybory są nieuczciwe i że z powodu zasad wprowadzonych przy okazji głosowania w referendum jest złamana koronna zasada demokratycznych wyborów, czyli tajności. I mało tego, pan mówi nawet, że to z góry daje kilka procent więcej PiS-owi. To bardzo daleko idąca opinia. No daje, tak uważam. Tutaj nie zmieniam swojego zdania. Bo a dlaczego tak jest, jakby pan mógł wytłumaczyć? No, jeżeli by mamy referendum i wybory, to wówczas ci, którzy będą czytać pytania referendalne, to ukieruje ich sposób myślenia. Oni odpowiedzą negatywnie, bo nikt nie chce tutaj oddawać majątku, nikt nie chce uchodźców na siłę i tak dalej. Niszczyć wieku, bariery. Bariery czy wieku zmieniać. Opozycja też chyba nie chce, prawda? Natomiast te osoby będą jakby postawione w sytuacji, że muszą przeczytać, jeżeli wezmą te karty, a właśnie to jest tak zrobione, żeby oni wzięli. Wówczas jakiś procent społeczeństwa będzie skłonny do głosowania na tą partię, która mówi, że właśnie tak, jak oni myślą, należy się zachować. To wynika też z badań psychologii społecznej. Mechanizm czterech ścian, tak pan powiedział. Mechanizm czterech ścian, tak jest. To jest. Na czym on polega? To jest four walls, to jest coś takiego, że spróbuję to powiedzieć na pewnym przykładzie. No na przykład przychodzi jakiś ankieter albo sprzedawca do domu i zadaje kilka pytań. Czy uważa pan, że zdrowie jest ważne? Odpowiadamy tak. Czy uważa pan, że pana rodzina powinna być zdrowa? Uważamy, bo odpowiada osoba, no oczywiście. A czy uważa pan, że dieta powinna być urozmaicona i pełna witamin? Mówi, że tak. Mam dla pana po okazyjnie cenie zestaw minerałów i multivitaminę. I teraz badacze, psychologowie społeczni stwierdzili, że jak się zada te pytania, to kupno tego artykułu rośnie radykalnie w stosunku do tego, jak tylko by ktoś przyszedł, mówi, że ma coś do sprzedania. Widzi pan? I teraz to jest ten mechanizm czterech ścian. Dlaczego ludzie tak reagują? No bo chcą być spójnie, działać spójnie. Każdy ma taką potrzebę wewnętrzną. Jeżeli to, no to jeżeli witaminy są ważne, no to jeszcze w okazyjnej cenie. To jest ten mechanizm zastosowany, tylko my poszliśmy jeszcze dalej, bo ten mechanizm był stosowany też na Węgrzech. To jest, że referendum z wyborami. Tylko że my poszliśmy o tyle dalej, że jest jedna lista. I my w ten sposób zmuszamy ludzi do pobrania karty referendalnej. Na Węgrzech były dwie listy. Ktoś nie chciał brać i tam referendum było nieważne. Ono też nastawiało to myślenie, ale ktoś mógł nie wziąć karty. Tutaj opozycja dąży do tego, żeby ono było nieważne. I teraz ktoś, kto nie bierze karty, jest stygmatyzowany przynajmniej. Jest oznaczony na liście, tak, że odmówi albo że nie wziął tej karty. I teraz znowu psychologowie mówią, że no my w Warszawie inaczej na to patrzymy. Ludzie są odważni, wyrobieni społecznie, wiedzą, jakie są prawa, ale generalnie ludzie są zagubieni, zwłaszcza w małych społecznościach. I wyobraźmy sobie teraz kolejkę po mszy w jakiejś miejscowości do urny i tam jest proboszcz, tam jest wójt i teraz jakaś kobieta dostaje trzy karty, ona mówi, że ja nie, ona na referendum nie. No to jest pod ogromną presją. No to komisja, ale oczywiście, może pani, to my tylko tu odznaczymy, że pani nie pobrała. To stawianie osób w takiej sytuacji według mnie jest nie fair. I te mechanizmy spowodują, że oczywiście po to zostały wprowadzone, moim zdaniem, żeby zwiększyć szanse dla Prawa i Sprawiedliwości. I to nie są w pełni demokratyczne. Zwiększyć szanse to mało powiedziane w stosunku do tego, co pan powiedział, że kilka procent nawet z góry.
Więcej. Nie jestem w stanie ocenić, jak dużo, ale bo to jest bardzo trudne. Natomiast przedstawiam ten mechanizm. Komisja, zresztą pisałem taki tekst jeszcze 3 tygodnie temu, była szansa na zmianę tego. Poprawę, choćby przez to, żeby wprowadzić kopię listy, tej samej listy, bo prawo mówi, że to jest jedna lista, ale może być w dwóch wydrukach, w dwóch miejscach, żeby ten mechanizm osłabić. Bo teraz chodzi o to, żeby ludzi zmusić do pobrania karty referendalnej, bo bardzo trudno jest odmówić, według mnie to będzie bardzo skuteczne, zwłaszcza w małych miejscowościach, żeby ich poddać oddziaływaniu tego mechanizmu four walls, po angielsku tych czterech ścian. To znaczy przeczytanie. Ja nie mówię, że oczywiście tak jak nie każdy, nawet znaczna mniejszość kupi tą multivitaminę w tym moim przykładzie, tak samo tutaj też większość się nie podda temu. Ale żeby się co 20 poddał, to ile to jest procent? Zobaczymy. Trudno zobaczyć. Jeszcze tylko naprawdę ostatnie pytanie. Panie ministrze, mówiłem tutaj też w podcaście o tym, co usłyszałem od pana kolegów z opozycji. Ja bym to tylko dzisiaj podsumował, że mieli pana zawsze za bardzo odważną osobę. Dzisiaj pan odważnie mówi o rzeczach, o których też często słyszeliśmy nie tylko ze strony opozycji, ale też ze strony ekspertów. Nie ma pan takiego wrażenia, może to już się stało, że no, znalazł się pan na celowniku, bo wiele osób, które wcześniej były związane z PiS-em, a potem krytykowały, no nie tylko jakby jest krytykowanych za jakieś rzekomo osobiste animozje, ale wręcz są nazywani zdrajcami. Pan trochę się odcina od tego nazywania zdrajcami. Ja osobiście cały czas powtarzam, że to jest największa trucizna, że w sporze politycznym mamy zdrajców. Czy ktoś już do pana dzwonił, upominał, ewentualnie wysyłał jakieś wiadomości, żeby pan się opanował? Tak, dostaję jakieś wiadomości, ale wie pan, no tutaj ja uważam, że tu więcej osób musi odważnie podchodzić. Mam na myśli środowisko prawników. Ja nie patrzę czy na politykę zagraniczną, na te kwestie wyborcze, z perspektywy komu to służy. Ja tego nie możemy na to patrzeć. My musimy to oceniać z perspektywy pewnych kryteriów demokracji czy skuteczności polityki zagranicznej. Akurat jak byłem ministrem, mogłem to robić i realizowałem tą politykę, jaka jest. Jeżeli była polityka proeuropejska jeszcze pół roku temu, to ja to bardzo chwaliłem. Jeżeli była wycofanie się, żeby dostać te KPO, cofnięcie. Ja to bardzo chwaliłem. No tylko, że jak jest zmiana, no to już nie mogę tego chwalić, bo to nie o to chodzi, żeby każdą politykę chwalić, tylko taką, która jest dobra. Mam na myśli osoby, które mogą ją ocenić. A teraz, jeśli chodzi o wybory. W 2014 roku były wybory samorządowe. Napisałem kilka tekstów wtedy, bardzo krytycznych. Uważam, że w dużym stopniu one zostały sfałszowane. Wielu są te teksty, można do nich sięgnąć online, bo trzeba było bronić demokracji. I wtedy to był atak na tamtą władzę, na tamtą komisję wyborczą, która głosiła dopiero po wielu miesiącach, jak się przeczytało te wyniki. A pan na myśli tę liczbę nieważnych głosów, tak? Na przykład, ale nie tylko. I PSL jako pierwszy na kartę. Ale nie tylko tam były przypadki, na przykład w poszczególnych komisjach. W jednym mieście tutaj jest 400 nieważnych w 5 ośrodkach głos kart. A w jednej komisji są akurat wszystkie ważne. A tam normalnie ludzie mieszkają tacy jak w sąsiedztwie. I my wtedy postulowaliśmy, taki tekst napisaliśmy z profesorem Antonim Dudkiem i Antonim Kamińskim, żeby zbadać to, sprawdzić te karty w tych wątpliwych rzeczach. No i oczywiście inna była władza. Premier Kopacz mówiła, że nie, to nas nie obchodzi, czyli jak to wy nie ufacie komisji? Ale z perspektywy statystyki, z perspektywy nauki, w niektórych wypadkach, no nie mogły zajść takie rzeczy w sposób uczciwy. No więc. No w domach społecznych też 100% ludzi, jak głosowało na PiS, to trudno sobie wyobrazić, że to aż taka jest. Na pewno było i w drugą stronę i może tak być. I wtedy, tylko że ja... Tylko to było w wyborach, kiedy pan już był w rządzie. Ale złośliwi mówią, że w zakładach karnych z kolei na Platformę. Ale nie 100%. No, ale ja tutaj, tu jednak to była bardzo kontrowersyjna rzecz, te wybory zawsze, na przykład wybory prezydenckie 3 lata temu i jako minister spraw zagranicznych odpowiadałem za wybory za granicą.
No też pan o tym opowiadał wcześniej, powiedzmy to jasno, jako szef Departamentu Konsularnego. To nie jest tak, że pan pierwszy raz i to tylko z góry widzi to, tylko wie pan, jak to też funkcjonowało niżej i jak powinno funkcjonować, bo łódzkie na przykład powoływanie instytucji jest pan, no tam, gdzie akurat minister Zbigniew Rau działa, no to pan twierdzi, że to jest zupełne jakby zaprzeczenie tego, co już było ustalone, jeśli chodzi o stementowanie gmachu. No tu ja mam, no stąd jest moja krytyka. I tu ma pan, ja jestem krytyczny wobec moich następców w resorcie, no bo polityka nie jest skuteczna, jesteśmy tu izolowani, no nie mamy sukcesów, no i sama dyplomacja i ta instytucjonalizacja, inwestycje, one są źle doprowadzone. Ale chcę powiedzieć o tych wyborach prezydenckich i za granicą 70% uzyskał Rafał Trzaskowski. No i te wybory były mimo pandemii zrobione, no uczciwie, mimo że opozycja bardzo to atakowała, no ale jestem przekonany, że uczciwie, bo zwrot tych kart był wystarczający. Musiałem tego bronić wtedy. Więc tutaj innymi słowy prezydent Andrzej Duda absolutnie w sposób legalny został wybrany i tak samo w poprzedni parlament. Były różne zarzuty, bo pan tu podnosił. Natomiast teraz zobaczymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w podcaście Machina Władzy był były szef polskiej dyplomacji profesor Jacek Czaputowicz. Ja zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i do komentowania naszej dyskusji. Zachęcam także do obejrzenia innego odcinka, nowego odcinka Machiny Władzy Mikołaja Pietraszewskiego, rozmowy Mikołaja z panią Agnieszką Holland. Widzimy, słyszymy się za tydzień. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.